Hej, ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś robimy oficjalne otwarcie basenu. Żeby nie było to takie zwykłe otwarcie basenu, to robimy challenge, kto dłużej wytrzyma w basenie. Do wygrania 1000 zł. A naszymi uczestnikami są Sylwia, Natka, Paweł i ja. Chciałabym wygrać tysiaka przede wszystkim dlatego, żeby wygrać, ponieważ ja bardzo lubię to uczucie zwycięstwa. Chciałabym wygrać, ponieważ benzyna jest droga i potrzebuję na benzynę. Gdybym miał 1000, to ja bym sobie życie ułożył na nowo. Klapki bym sobie kupił. Ostatnio nic mi się nie udawało, więc może tym razem. Ja bym chciał wygrać tysiaka, bo to jest mój tysiak, więc musi wrócić do mojej kieszeni po prostu. Myślę, że pierwszy odpadnie Paweł. Myślę, że Paweł. Sylwia. Wydaje mi się, że pierwszy odpadnie Paweł i może to zrobić nawet celowo. Wygra mimo wszystko chyba Natka, no ale zobaczymy. Myślę, że Lipa może wygrać. Natka? Myślę, że Natka. Jest zdeterminowana, widzę tutaj zacięcia. Jeśli chodzi o wygraną, to ja obstawiam Natkę chyba. Dobra, jesteście gotowi? Zaczynamy! Jesteśmy w wodzie, więc challenge się rozpoczął, ale żeby nie było tak, wiecie, smutno, to mam dla wszystkich prowiant. Także uwaga, losujemy jedzenie na dzisiaj. Mokre rączki. Mokre rączki, trudno. Ja już wyjmę też karteczkę. Ja mam prowiant w Ja mam nic, to są te pomidory. Ja mam słone. Okej, to serio. A ja mam słodkie. To nie będzie tam mięsa. Poprosimy koszyki. Idą do nas dary. Okej, fajnie. Ja wam rozdam. Słony, to jest słodkie. Sylwia, proszę. Ej, jakąś starą bułkę mam. Fit to twoje. No lubię. Nie, to nie fit, to moje, wege. Bacia, ja mam bagietę długą. Dobrze, uwaga, prezentacja. Ja mam bagietę, hummus, napój ekipy i marchewki. Co ty wiesz o bagiecie? Ej, a można się wymieniać? Nie. Ja mam, słuchajcie, pancake'i, mam arizonkę i mam dwa batoniki. Ja mam to, kwas chlebowy. Piwo. Piwo, brawo. Mam kabanos z kurczakiem, to lubię. Mam starą bułkę. I mam kukurydzę. Ja mam bagietę, ale taką 5 razy większą chyba niż twoja. No, a bo ja mam z czosnkiem, a ty masz samą. Fajnie masz. Mam literkę z wodą, mam, nie wiem co to jest. Day up. Day up, super opcja. Kurna, ej, nie można się wymienić, to musi mi dać kabanosa. Dobra. Walczcie o swój prowiant. Ja mojego będę pilnować, bo mi się opłaca. Jeśli mamy trochę wytrzymać w tej wodzie, to musimy sobie stworzyć tutaj oprócz jedzenia też dom, więc będziemy losować tratwę, na czym możemy sobie spać, jeść, pić kawę, której nie mamy. Wiecie. Więc uwaga, losowanie. Co to? Jednorożec! Nie! Lama? A ty nie! Dobra, słuchajcie, ja jestem trochę łaskawy, więc jeśli chodzi o to, kto wytrzyma najdłużej w basenie, każdy z nas ma 3 życia. Tylko pamiętajcie, że jak wykorzystacie je na przykład na siku, a później będzie challenge, kółko i krzyżyk, czy cokolwiek innego, to też tracicie życie, więc nie, trzeba uważać. Nie, będę się dać do basenu. To wasz basen. Nie. Zapomnieliśmy powiedzieć, ale wpuściliśmy niebieski barnik, który wychwytujemy. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Mnie tak mama kłamała całe życie, nigdy nie było żadnego barwnika, sprawdzałam. Tym razem też go nie ma. Sylwia, słuchajcie, ma alpakę, więc też sobie tutaj poradzi. Jeśli chodzi natomiast o nas, to mamy najbardziej przypołową akcję, ponieważ moja superdeska... Przepraszam, ja nie panuję na Sylwia. Paweł ma najgorzej, ale ja mam basen, ja sobie wchodzę. Ja wchodzę. Jak mi się naleje tam woda, to przecież się ukłonę. Wcale ten jednorożec nie jest. Przecież to się zdarzyło. Przecież jak ja się wywalę z tego, to mnie to utopi. A ja zapomniałem być, ale chyba nie zatkałem tego otworu i twoja tratwa. Serio? Dobra. Dawaj. Jesteś w basenie? W basenie. Ja się czuję trochę jak w jacuzzi. Nie! Dobra, moi drodzy, popływane, pobawione, nie wiem ile siedzimy w wodzie. W każdym razie, żeby nie było tak łatwo, bo wiecie, tutaj mogą siedzieć nawet 2 dni. Strasznie długo, więc zróbmy jakieś challenge, żeby ktoś w końcu stracił jedno z żyć. Okej. Okay. Na to, o. To uwaga, pierwszy challenge, to szybciej wyjdę z wody. 3, 2, 1, dalej. Ale nie wolno! Ale widziałem, no tak. Mogę? Dobra, lecimy z pierwszym challenge'em. Moi drodzy, zasady są proste. Mamy piłkę, mamy w sumie 2, ale będzie potrzebna jedna. Każdy ma 3 rzuty. Jezus. Osoba, która będzie miała najmniej punktów, traci życie. Więc możemy zacząć od Sylwii. Pierwszy rzut. O. Zero. Zero. Drugi rzut.
Ja nigdy nie byłam dobra w koszyku. Zero! Uwaga! Nie mogę mieć zero! Ty, ja! Sylwia ma zero punktów. Uwaga, teraz ja. Cały nas chciałem do tego trafić. No i dobra, podejście numer dwa. Ale jesteś dobry w koszyku. Ale masz. Świetny. Mogę wtedy punktu? Nie. Tak blisko. Paweł, zero punktów. A ja nie mogę. Co, taki rzut? Tak. Oj. Ale mam jeden. Jeden. Uwaga. To nic jak zwykła koszulka. Ewidentnie rozgadane. Wiecie, ile było cień przed tym rzutem? Nie było. To jest ustawione. Ustawione. Aj. Ostatni rzut. Wow! Dostanę dodatkowe życie? Nie. Okej. Okay. W każdym razie wedle wyników miałem dwa punkty, Natka ma jeden punkt. Niestety Sylwia i Paweł tracą jedno życie. Ale masz stół! Mój dom jest przynajmniej funkcjonalny, nie to co wasze. Powoli zielone. Słuchajcie, Chilena i Utopia. Pięknie. Wiecie co? Chciałbym stąd wyjść, ale nie wiem jak. Myślę, że wypadnę. Okej, okay. Wychodzę. Znaczy nie z basenu, daj Boże. A nie, w sumie to z basenu. Ej, wiecie co, naprawdę chce mi się siku. Romantycznie. No już chociaż chleb, nie mam patrz. To cały mój dobytek. Myślę, że zanim zachce mi się mocno siku i będę musiał stracić jedno życie, to zróbmy jakiś challenge. Challenge czas! Dobra, słuchajcie, mamy teraz kolejną konkurencję. Są tutaj kuleczki. Dzielimy się na drużyny, ponieważ będzie drużyna niebieska, drużyna różowa. Losujemy sobie oczywiście osoby z miski. I chodzi o to, że w basenie rozwalimy te kuleczki i po prostu obie drużyny muszą jak największą ilość wrzucić do swojego basenu. Proste. A który sypuje piłeczki? Kasia. Żeby było fair. Więc Kasiu, rozsyp. Dobra, uwaga, ważny moment. Tak naprawdę wystarczy, że wylosuję ja, a ustaliliśmy, że losuję, bo mam najwięcej żyć i najwięcej punktów w koszykówkę. Więc jak wylosuję jedną osobę, to już będę wiedział, z kim jestem. Uwaga. A mamy najwięcej życia, boję. Dobra, możemy wybrać sobie kolor. Obojętny. To bądźmy, dajmy im różowy. Dobra, bo już się tak mówią. Dobra, jesteście różowi. Okej? Okay? Prosimy kulki. 3, 2, 1. Nie! Wywalili pasy! Nie! Wywalili nam! Dobra, Lotka, mam szansę, kiedy wiesz, że czułem się. Jeszcze jedno piłeczko! Drużyna różowa. Różowa! 43. Okej. Okay. Drużyna niebieska 53. W takim razie mają było dwa życia. Nie, po jednym życiu, ale mamy dalej trzy życia. Dobra, uwaga. Robimy przekupstwo dla osoby, która ma najwięcej żyć. Więc Natka, bo ja to tam wiecie. Uwaga. Natalia? Tak. Mam do ciebie propozycję. No. Masz trzy życia. No. Chcesz odkupić ode mnie? Nie. Jak wyjdziesz teraz, to masz 400 zł. Nie. Jak? Odrzuciła moją propozycję. Nie? No, próbowałem. Siedzimy dalej. Dzięki. Moi drodzy, ja już mam totalnie rodzynki. Ty mi się na maksa siku. Lecimy z kolejnym wyzwaniem. Trzeba wyeliminować chociaż jedną osobę. Także jazda. Moi drodzy, ze względu, iż ja i Natka mamy dalej trzy życia, podejmujemy się walki na makarony. Kto spadnie z koła, traci życie. 3, 2, 2. Nie, nie. 1, start! Co ty kupię? Nie, ale to One hour later. The winner is Natalia.
wypadłem z własnego koła. Masakra. Czas na kolejną konkurencję, teraz stąd. Z równej linii biegniemy do brzegu, oczywiście nie płynąc, i musimy nacisnąć przycisk. Ostatnia osoba, która dotknie przycisku, traci życie. 3 4 Pierwszy byłem. Jeszcze jedna osoba. Nacisnąć. Ale myślałam, że tylko pierwszą osobę. Nie! Nie! I teraz to sposób na tracić życie. Uwaga, kolejne wyzwanie. Teraz Kasia włącza stoper, my podajemy sobie piłkę i w momencie, kiedy zadzwoni budzik, a osoba ta, która będzie miała piłkę, traci życie. Czajcie, co chodzi, nie? Uwaga! Nie, no, jak jest w wodzie, to nikt. No tak, tak. Stan! Nie, bo chciałem coś dać, to nie można. Nie. Stop! Ale! Odpadła! Dostałem jakąś nagrodę pocieszenia. Ej, ja nie możesz dostać paski na bok! Żegnamy cię. Pa, pa. Żeby dodać troszeczkę dreszczyku emocji do tej rozrywki, to teraz ja z Natką. Sylwia odpuszczamy, ma jedno życie. Niech pilnuje. Gramy w papier, kamień, nożyce. O życie. A ile? 3? Do 1. Sim Samsung! Sim Samsung! Sim Samsung! Sim Samsung! Mam jedno życie. I sobie mi się strasznie siki. Jasna cholera! Dobra, moi drodzy, robimy coś, czego nigdy nie robiłem, więc nie wiem, czy wytrzymam. W każdym razie po prostu musimy zanurzyć głowę, żeby nie oddychać. Kto dłużej wytrzyma, nie oddychając pod wodą, jakby uratuje sobie życie. Kto pierwszy się wyłoni spod wody, ten przegrywa życie. No, Sylwia ma jedno, ja mam jedno, Natka ma dwa. Więc co? Robimy to. Ej, czy da się tak, żeby nie zanurzyć całej głowy? Ja bym uszu nie chciał nurzyć. Nie może. Żebym się czuł, że jestem nad wodą. Nie oddychasz uszami. Zrobimy tak, że twarz za dół. Przestań, nie bądź świta. Ale dawaj. Dobra. 3, 4 Ready. Ja nie mogę już. Moja astma nie pozwala mi na takie tutaj szalone rzeczy. Lipa wygrałaś. On nie widział, że jestem tyłem. Ja bym chyba wytrzymał jeszcze, ale dotknąłem Sylwii plecy, bo czegoś się zacząłem śmiać. Ale teraz mamy wszyscy po jedno życie. Mamy po jedno. Ty wyszłaś pierwsza? No. Teraz każdy może odpaść w każdej. Tak, ale to co teraz? O mega, nie wiem, chce mi się bardzo siku. Okej. Okay. Nie wyjdę, nie ma tak łatwo. Jak wytrzymałem pod wodą, ajla bajla, siedzę do końca. Dobra, moi drodzy, to jest chyba przedostatnia konkurencja, bo zostaną dwie osoby. W każdym razie, robimy przepłynięcie do końca basenu, trzeba dotknąć brzegu, tylko że utrudnieniem są makarony, bo one trochę spowalniają. I nie odpychamy się od ścianki. No kto dopłynie ostatni, ten traci życie, a mamy po jednym. Kupiłem makaron. Czy to się liczy? Nie. Przegrałam. Okej. Okay. Miałem nadzieję, że odpadniesz, Natka. Najgorzej. Okej. Okay. Sylwia. Gratulacje, tak czy siak. Super ci szło. Bardzo ładnie. Jesteśmy dumni. Właśnie ja mam wrażenie, że Natka wygra tylko dlatego, że mi się chce strasznie siku. Mi też się chce, ale ja jestem. Mój tata zawsze mówił, musisz zwyciężyć. Moi drodzy, ostatnia rozgrywka, bo ani ja, ani Natka nie wychodzimy, nie poddajemy się i będziemy tu trwać do wieczora, aż się zsikam pod siebie. Więc wyzwanie jest takie. Za nami w basenie jest 50 kulek. Maksymalnie możemy ze sobą zabrać 5 kulek. Nieważne jak, ale maksymalnie 5. I musimy je przetransportować do basenu. Ja mam niebieski, Natka ma różowy. Jest on po drugiej stronie naszego dużego basenu. Jest on na brzegu i tam nie ma gruntu. Więc musimy sobie jakoś poradzić z 5 maksymalnie kulkami na raz. Kto więcej przeniesie kulek, ten wygrywa. Wszystko jasne? Tak. Jesteście gotowi? Tak. Macie na te zasady? Tak. Trzeba tak. Tak. 3, 2, 1 Start. Szybciej. Nie wiem, ile wziąłem.
Raz. A! Nie mogę ich wyjąć. Mam sobie tak. Utnęły mi! Koszulka mi się za... Nie! Najgorsze! Cztery. No nie mogę ich wyjąć. Sześć, osiem, dziesięć, tak? Czy mogę je wrzucić? No. A nie! Nie mam siły. Słuchajcie, jest zasada. Nieograniczona ilość, ale bez rekwizytów, więc niosę. Nie. Nie! Najgorszy! Dobra, liczymy ile jest teraz, co? Co ty na to? O czego, bo mam jedną w cycku. No to dorzućmy te i koniec. Liczcie. O mój Boże, dużo ich mam. Raz. 39. O mój Boże. Powiem szczerze, że to był najbardziej ciężki challenge, jaki robiliśmy dzisiaj, ale w sumie finałowy. Tak, pa. 4-7. Natalia? Gratuluję. Czego się nie robi do 1000 zł? Brawa! Boże, ziemia. Gratulacje, Natka. O, Jezu, nóg nie czuję, ale ciężko, boli wszystko. O. Ale się zmęczyłem. Jaaas. Okej, okay. Natalia, tysiak na benzynkę. Gratulacje. Dziękuję bardzo. O Boże. Dobrze, chodźcie, wykochamy to zadanie. Ile minęło godzin? Okay. 6. Ile? 6 godzin. Dajcie znać, czy podobał wam się odcinek, jeśli tak zostawiacie, żebyście łapie w górę i widzimy się kiedyś. Bye!